Cześć kochani, witajcie na kanale Maliwo w nowym odcinku, tym razem vlogowym. Razem z Mikołajem wybieramy się na salę zabaw, ponieważ od pół roku była zamknięta. Jedziemy na salę zabaw? Autem? Mikołaj dawno tam nie był, więc jesteśmy ciekawi, jak on zareaguje, czy się ucieszy i czy wszystko będzie normalnie. Mikołaj, ale co to za bałagan? Ile tutaj psiego patrolu leży? Trzeba to teraz posprzątać. Everest! Sky! Jakbyście nie zauważyli, to Mikołaj jest wielkim fanem psiego patrolu. Skakujemy do auta. Mikołaj, puk, puk. No, Mikołaj, jedziemy! Jeszcze na chwilę musieliśmy wstąpić na firmę. Maliwo, w lewo! Weekendowy wypad do firmy. Mikołaj zawsze sobie coś musi znaleźć w firmie. Ale masz auto, brykę, wow! Zobaczcie, mamy nawet nowe logo, neonowe, z motylkiem Maliwo. Zobaczycie na najnowszych filmach. Właśnie testujemy oświetlenie w naszym studiu. Halo, hej! O, ale masz auto, super! A jakbyście byli ciekawi, w tych kartonach mam tajemnicze skrzynki. Jest tyle tajemniczych skrzynek. Ale to nie wszystko, mam tego jeszcze dużo więcej w drugim studiu. A teraz kierunek kulki. Ale tutaj pusto. Prawie nikogo nie ma. Mikołaj, idziemy! Prowadź. Jak pamiętasz, gdzie idziemy, to prowadź. Wszystko wyłączone, sklepy pozamykane. Ale pusto. Miki, co tutaj tak pusto? Gdzie są ludzie? Nie ma. Pa, pa! I kierujemy się do sali zabaw. Na całe szczęście jest otwarta, bo już myśleliśmy, że wszystko jest pozamykane. Wszystkie maszyny musi zaliczyć. Wow, choć budki zmienimy. No, wskaz Miki na trampolinie. Benz, 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 benz. Op. Op, wow! Tata, jak długi Mikołaj, tyle! Tak nie wolno zjeżdżać na zjeżdżalni! Gorąco tam jest na górze. Pogoń za Mikołajem, bo gdzieś mi zwiał. Tato, go będę szukać. A tutaj jesteś, ty uciekinierze mały! I do kulek. Tutaj, no! Ale nie zmęczyłeś, ojeju! Spinaczka! Spinaczka! Mikołaj, ale tutaj coś dużo tych kulek. Prosto, ba! Ba! Ale jest naprawdę dużo dzieci, prawda? Strasznie gorąco. No to był upadek. Gdzie tam nic nie? On jest niezniszczalny, Mikołaj. I pojechał siną dal. Pa, pa! O nie, gdzieś wjechał tam. Tak, chcę wjechać na zjeżdżalni. Miki! A ja bym się z ciebie chciała zapytać, co ty tutaj robisz? Czemu ty tutaj wjeżdżasz tym samochodem? Jesteś wariat drogowy, wiesz? Teraz. Chodziliśmy tu jakby taki mały. Zjazd. On nie do jego. Trzeba go było asekurować w tamtym roku przecież. A teraz on sobie sam wjeżdża. Coraz bardziej samodzielny, nie? Rodzice teraz mają light. Mikołaj, się bawi, a my sobie siedzimy. Można pospać. Mikołaj ukrył się w domku. Halo, halo? Ja, Mikołaj, gdzie ty weszłeś? Tam na górę? Jak ty tam weszłeś? A on w tą drabinką wszedł. Mikołaj, ty zejdziesz? Mikołaj, wejdź na ściankę z spinaczką, tam. Tata na ściance. Nie, ścianka mnie nie interesuje. No. Cia! O, twarz dostał Mikołaj. O nie, tata, co to robisz? Bye. Bye.
Uciekam, uciekam. Zjeżdża. Ale to jest duchota. No, strasznie. O, Mikołaj, gorąco tu. Ma się zaraz roztopi. O nie, o tamtędy to ja na pewno nie przejdę. Ale mamy dzisiaj, przeciągniesz. Ojej. Ojej, jak już mnie przegonił. Powiem wam, że duchota tutaj jest straszna. Bo jestem cała mokra. Jak ktoś do mnie dojść na salę zabaw, to niech założy koszulkę. Zdecydowanie. Złapię cię. Uciekaj. Uciekaj, złapię cię. Ale masz tutaj bujaczkę. Jadę, jadę. Idziemy na ponton! Szybko! Na ponton! Na ponton! 3, 4... Ojeju! 9! Mikołaj! On tak sobie po prostu wchodzi po tym! Nogami. Mikołaj, mało koleżeńska to było. Teraz, no. 3, 4. Jeszcze raz. Uwaga. Mikołaj wdrapuje się na ponton. Pamiętam, jak był mały, to się bał tych pontonów. Ale teraz widzę, że chyba mu się spodoba. Pół roku, a jaka zmiana, no? Fajnie! Wypadeczek bał się. Mikołaj myślał, że to mikrofon. Duże piłki. Biegnij na duże piłki. No, boing! Drapuj się. Drapuj, drapuj. Ta żółta. Ziu, brawo. Jeszcze jeden raz. Brawo. Spędziliśmy tutaj godzinę. Starczy już nam zabawy. Uciekamy na lody. Idziemy na lody? Idziemy na lody. Na lody. O tak. Po długich namowach Mikołaj wyszedł. Mikołaj, ale buty. Niestety w trakcie wycieczki na lody rozładował mi się telefon i niestety nie zdążyłam nic nagrać, ale już przetransportowaliśmy się do moich rodziców i widzę właśnie, że tata sobie kupił nowy samochód. O! Elegancio, elegancio. Volkswagen Touareg. To auto, a Mikołaj spał i się właśnie obudził. Sposobem dotarliśmy do mojego drugiego, większego studia, gdzie jest dużo więcej zabawek, dużo więcej lalek. Wiele razy już wam je pokazywałam. Tutaj moja wielka scenka dla lalek. Sporo się pozmieniało, trochę poukładałam sobie domki. Na pewno będzie jeszcze dużo więcej zmian, które wam pokażę. Mikołaj był bardzo zadowolony, po godzinie czasu nie chciał w ogóle wyjść stamtąd, także na pewno by się jeszcze bawił drugą godzinę. Było bardzo dużo dzieci. Mikołaj też już bardzo chciał się pobawić na takiej sali zabaw, dlatego pojechaliśmy, no i teraz na pewno będziemy bardzo często. Jak ci się podobało? Hej. Chcesz jeszcze raz pojechać, tak? Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej takich odcinków, to zostawiamy łapkę w górę, zostawiamy komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, 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 buziaczki. Pa, 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 pa.